out again. Bardzo serdecznie w Eurotrack Simulator 2. Dzisiaj przejedziemy się do Finlandii, do miejscowości Pori. Musimy ruszać i za chwilę powiem wam, o czym będziemy rozmawiali. Tylko dojedziemy po ładunek. Mamy naprawdę niewiele czasu. Tam pokazuje godzinka, ale znaczy w grze, a tutaj to ten czas płynie naprawdę dość szybko. Wolałbym się nie spóźnić, bo innego ładunku nie widziałem. A to już ostatnia podróż. Wielkiej podróży z tego naszego osiągnięcia, które będziemy tutaj robili. Tak sobie pozwoliłem na szybko, licząc po cichutku na to, że się nic nie wydarzy i się nie wydarzyło. Trasa będzie bardzo długa, od razu powiem. Trafiliśmy w to miejsce, gdzie powinniśmy. Będzie to załadunek Felk. Jesteśmy. Dobra, widzimy się po załadunku. Po załadunku lecimy do Pori, a ja chciałem pozdrowić git Szprycha, która dzisiaj zaproponowała nam temat pod wezwaniem poradź, jak mieć szacunek i empatię w obecnym świecie pełnym żółci i jadu. Coraz ciężej jest je zachować. Może zdrać swoje metody. O kurde. No to będzie ciekawie. To będziemy sobie gadać na ten temat. Bardzo pozdrawiam. Dziękuję git Szprycha za ten temat. Wyjedziemy sobie tutaj tylko z tej miejscowości, z tego miasteczka. I jak najbardziej. Czeka nas tutaj 750 km. Słuchajcie. Myślę, że w obecnym stanie, jeżeli dojadę do portu, bo wybrałem drogę przez Tallinn, jeżeli dojedziemy do portu, to zobaczymy, jaka będzie czasówka. Jeżeli czasówka będzie dobra, to podjedziemy jeszcze. Jeżeli nie, to tam zakończymy tę część trasy i dokończymy ją w następnym odcinku. Myślę, że to będzie ok. Ja to zrobię oczywiście na raz, dlatego że ja wam mówiłem, te trasy robię na raz z tego powodu, że nie wiem, kiedy wejdzie dokładnie, precyzyjnie ta Liberia. Oprócz tego, że ta Liberia wchodzi, to dzieją się różne dziwne cuda. Na czym one polegają? One polegają na tym, że nawet dzisiaj jak wchodziłem, to już były jakieś zmiany w nawigacji, coś tam, więc chłopaki pracują ostro nad tą grą. Podejrzewam, że te zmiany nawigacji polegają na tym, że łączniki robią do Iberii, no bo no nie widzę tego inaczej.
nie wiem, co mieliby zmienić. Chyba że coś zmienili na mapie de facto. No, może i tak. Bardzo możliwe, że poprawili. Coś tam mieli robić w Niemczech. Anglię mają robić, poprawiać. Co poprawiać? Nie wiem. Chyba wszystko. Ale Anglia to mi się nigdy nie podobała, powiem wam. Nie wiem. Ja nie lubię jeździć po Anglii. Jakoś mnie to... Nie. Nie za bardzo. I pytałaś, Gitszprycha, jak zachować empatię, jak mieć szacunek w dzisiejszym świecie. To pozornie pytanie jest bez sensu. No bo jak zachować? No normalnie zachować. Ale z drugiej strony jest bardzo zasadne, dlatego że w dzisiejszym świecie, w którym bardzo dużo rzeczy robi się dla pieniędzy, i ten szacunek, i ta empatia, no jest na niskim poziomie po prostu. To wynika z pogłębiającego się braku zaufania do drugiej osoby, do w ogóle innego człowieka. No powiem szczerze, jest zasadne. To pytanie tylko pozornie wygląda na takie, no, takie błahe i proste. Natomiast nie wiem, czy uda mi się to jakkolwiek przedstawić. Sytuacja ma się tak, że po pierwsze ten poziom empatii oraz szacunku to tak naprawdę wynosimy w większym stopniu my wszyscy z takiego czy innego domu. Natomiast druga część tego poziomu to już jest to, jakie mamy doświadczenia życiowe. I to później relatywnie przekłada się na ten poziom tego szacunku, empatii. Bo jeżeli mieliśmy przyjemność, nieprzyjemność zostać oszukanym kilkukrotnie na prostych rzeczach, na przykład ktoś gdzieś zbierał pieniądze, potem się okazało, że jednak nie do końca właściwie one zostały wykorzystane. Widzimy wszędobylsko wykorzystywane osoby niepełnosprawne do po prostu organizowania zbiórki czy inne rzeczy. Człowiek tak idzie z tym doświadczeniem, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Z jednej strony wkłada tam złotówkę, 10 zł, 15 zł, 100 zł, 1000 zł. To zależy jak tam kogo stać, kto co uważa. Natomiast to wygląda troszeczkę tak, że jeżeli nas oszukano, to zaczynamy później doszukiwać się drugiego dna. Potem okazuje się, że dużo osób tak robi, że zbiera na coś na przykład pieniądze, tak powiedzmy, i znowu się okazuje, że zebrał pieniądze, ale niewłaściwie je rozparcelował w naszym rozumieniu. To znaczy my wpłacamy, wierząc w to, że jeden do jednego to pójdzie na pomoc jakiejś osobie, która tego potrzebuje faktycznie, a finalnie jakaś część tylko idzie, a reszta to są jakieś wytłumaczenia typu jakieś utrzymania biura, jakieś utrzymania czegoś, kogoś w czymś tam. No i też rozumiem, głos zaraz by się pojawił, że no ale co ty gadasz, stary, przecież fundacje czy nie fundacje, no muszą się z czegoś utrzymywać, tam pracują przecież normalnie ludzie, tak? Tam nie każdy jest, jak to się mówi, wolontariuszem. No,
Okej, zgadzam się w pełni. Tylko czym innym jest utrzymanie fundacji, czym innym jest nadużywanie tego. No to są, ja wiem, oczywiście. O kurde, tutaj pas. Ła! Ale mi wyjechał. Je banany. Ale bym ci furku załatwił. Człowieku. Odważnyś ty. Więc czym innym jest, tak jak wam właśnie powiedziałem, utrzymywanie w dobrej kondycji finansowej fundacji, która może rozszerzać swoje później możliwości, a czym innym jest traktowanie tego jako formę czystego zarobku, bo ludzie zrobili, niektórzy sobie z tego formę zarobkowania. No, wiecie, no w moim rozumieniu to nie jest już do końca w porządku. No, jeżeli chcesz komuś pomagać, to pomagaj, ale to ma być twoje takie źródło utrzymania i ty później finansujesz sobie Mercedesy i willę za to, w cudzysłowie oczywiście. No, sami powiecie, że to jest coś nie tak. Dlatego jak ja sobie na przykład radzę z tą częścią, żeby zachować jakiś tam zdrowy rozsądek, i też zajmuję się pewną dozą pomagania w niektórych przypadkach. Tutaj nie będę akurat się rozpływał, bo nie szukam ani poklasku, ani w żaden sposób nie chciałbym, żeby brzmiało to jak reklama. Natomiast robię to z czystej chęci pomagania drugiej osobie i naprawdę nie zarabiam na tym ani grosza. Takie zwracają mi się koszta czasami, które ponoszę, typu, nie wiem, paliwa, typu jeżeli wynajmę sobie kogoś do pomocy. No i dostaliśmy mandat. To trochę niedobrze, no ale no dobrze. No dobrze, że to niedobrze. Więc to tak wygląda, że ja po prostu sam siebie finansuję, sam pracuję na to, zarabiam i tyle, ile mogę, przeznaczam na jakąś tam część. Oczywiście są osoby, które chętnie dokładają, ale wiedzą, że po prostu nie otrzymają z tego żadnych grantów. Tak? Nie będzie za to żadnych gratyfikacji. Albo robimy coś fajnego, albo nie robimy. Mogą liczyć oczywiście na jakąś formę tam dodatkowej reklamy, jakiegoś PR-u. Natomiast nic, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, dlatego że nie chciałbym mieć poczucia, że pomagam komuś ze względów finansowych. Wiecie, to zawsze mnie jakoś tak troszeczkę odstręczało, troszeczkę to nie jest takie w porządku. To nie jest do końca w porządku, robienie z tego biznesu, nie? Biznes, ja zawsze wierzyłem po prostu w to, że to, co zarobię rękoma, to, co zarobię fizycznie, to jest moje, to należy do mnie. Idąc do pracy, faktycznie chcę zarabiać jak najwięcej i tak, jestem tam materialistą. W pracy jestem materialistą od 1 do 1. Zawsze robię tak, żeby zarobić jak najwięcej, ale też nie oszukuję swoich klientów. Robię to najbardziej uczciwie, jak potrafię. Podchodzę do usługi, czy tam do rzeczy, staram się podchodzić
profesjonalnie. Tutaj o, sobie podjedziemy, zatankuję i lecimy dalej z tematem. Ale ciężarówka robi wrażenie, kochani. Zobaczcie. No, no. Dobra, podjedziemy sobie, tam widzę taki uskok parkingowy. Jak myślicie, na co? Będzie kawka, nie? Oczywiście. W pracy musi być jakaś chwila przerwy, chwila relaksu, o, odprężenia. Ja napiję się kawy i za chwilę widzimy się ponownie. No kochani, a ja tak spacerując sobie tutaj po okolicy, zobaczcie, jaki tutaj jest zamek. O kurczęsą. Oczywiście odwzorowany tak od oka, wiadomo, no jak to tutaj, nie? Ale kurde, fajne, że taki, nie, zabytek, że można zobaczyć. Fajne, fajne. Te osiedla, no blokowiska. Tutaj powinno być jakieś boisko, ewidentnie. No szyby by leciały, pięknie by było, kurde, kiedyś to było. Dobra, żeby nie przedłużać, włażę z powrotem do ciężaróweczki. Koniec spaceru. Była kawa, zrelaksowałem się, jedziemy dalej, dlatego że no czas goni nas. Tutaj myślę, że mogę sobie pozwolić. Tak, mogę. Widziałem, że nie będzie takiego problemu, dlatego sobie tak pozwoliłem. Dobra, podukańczam wam temacik. No i wiecie, ja w tej, ja z tym po prostu radzę sobie w ten sposób, tak już idąc takim, wiecie, idąc tak do troszeczkę do konkluzji, jeżeli chodzi o te kwestie tego szacunku, nie staram się go tracić. Ja szanuję drugiego człowieka, bo właśnie tak postępuję. Jeżeli uważam, że ktoś oszukuje, kłamie, jest osobą no niegodną po prostu zaufania na małym poziomie, na niskim pułapie, to nie ma szans, żeby ta osoba była godna zaufania, jakiegokolwiek zaufania na wyższym poziomie. Czyli nawet z taką osobą nie siadam, nie robię żadnych... nie chcę tutaj robić przerostu formy nad treścią i krzyczeć biznes, ale nie ma szans, żebyśmy usiedli wtedy i robili jakiś deal związany z zarabianiem czegokolwiek, jakkolwiek. Ja nie widzę takiego człowieka po prostu przy współpracy. Po prostu, bo to jest... zawsze ma to krótkie nogi, więc nie staram się tracić szacunku. Jeżeli ktoś sam straci mój szacunek, on go straci. Właśnie poprzez takie postępowanie. Znam wiele osób, które chełpią się tym, bo dały przysłowiowe 2 złote na pomoc jakimś osobom. Chodzą, chełpią się tym, robią wokół tego więcej szumu niż dały. Ja tam mówię przysłowiowo tam te 2 złote, bo wiadomo, że jeden da 2, drugi da 100, no, drugi, trzeci da 1000. Ale chodzi mi, że ludzie, nawet firmy, zauważcie, dzisiaj chwalą się tym, że pomogliśmy zrobić jakiś tam dział, nie wiem, w szpitalu, gdzieś tam. Robi, powiedzmy, jakieś wafelki, robi sok. A co to ma? Co ma piernik do wiatraka? Chcieliście, to pomogliście. Druga sprawa. W niektórych fast foodach zdarza się, ja nie mówię, że we wszystkich, ale jest jedna taka sieć, bardzo, no zresztą dwie w sumie, bardzo PR-owe pod tym kątem, zbierają od ludzi pieniądze na tak zwaną fundację, którą oczywiście zawiadują jako firmę. Przynajmniej tak się reklamują. Z tych pieniędzy pomagają komuś i robią sobie PR. Tylko że nie mówią, że to wy pomogliście, tylko z nazwiska, czy tam z imienia,
że Janek Kowalski dał, tylko oni dali. Ta restauracja, czy ten fast food. No to jest bezczel. To jest trochę tak, jak ja bym wam powiedział, słuchajcie, zbieramy, walić pomaganie. Powiedzmy, że na 1000 drzewek, o, 1000 drzew, że będziemy sadzili. Milion drzew, przepraszam. A co? Jak lecieć, to z rozmachem, tak? No i zbieramy te pieniądze, pomagacie mi, robicie szum wokół tego, robicie co możecie, dokładacie swoje pieniądze, wasi znajomi dokładają pieniądze, znajomi tych znajomych też dokładają pieniądze. W końcu uzbieramy jakąś wielką kwotę, która jeszcze w międzyczasie, zanim się nazbiera, ona jest jeszcze obracana, tak? Tak? Żeby każdy wiedział. I teraz w momencie, kiedy mamy już na te drzewka, to robię w ten sposób, że dobra, słuchajcie, zamykamy tę zbiórkę i sadzę te drzewa. No i oczywiście sadzę te drzewa, czyli tam nie ja sadzę, tylko wynajmuję ogrodników, czy tam firmę, która się tym zajmuje. Sadzimy te milion drzewek, żeby, no wiecie, no ludzie nazbierali, no po to robimy, czemu nie. A potem przychodzę i mówię, słuchajcie, posadziłem milion drzewek. No i wy mówicie takie, co? Jak? To przecież myśmy zbierali pieniądze, myśmy się starali, to myśmy dali tobie kabonę, a ty teraz mówisz, że to ty posadziłeś drzewka? Gdzie nie masz pojęcia. No jak? Jesteś... Ty nawet nie wiesz, kto to florysta. O ogrodnictwie nic nie mówiąc nawet. O układaniu kwiatów nie masz pojęcia. Ty chcesz drzewka sadzić? No tak, byście powiedzieli. Wścieklibyście się na pewno. I tak właśnie ludzie tracą szacunek z czasem, bo są oszukiwani właśnie w taki sposób. Czują się później oszukani. Ja się nie dziwię. Dlatego ja polecam robić w taki sposób, że jeżeli chcecie komuś pomóc w jakikolwiek sposób, ja tak robię najczęściej, możecie dać mu jakąś wskazówkę, ewentualnie dać mu coś, z czego on faktycznie skorzysta. Nie pieniądze. Wyobraźcie sobie, że spotykacie bezdomnego. Hipotetycznie. Macie ochotę mu, ogromną ochotę pomóc. Szkoda jest wam tego faceta czy kobiety. Jest biedny. I cywilnie wam go akurat szkoda. Teraz nie muszę wam chyba mówić, co się stanie, kiedy dacie temu człowiekowi pieniądze. To jest oczywiste, że kupi alkohol, no czy tam inne jakieś rzeczy, tak, tego typu. Na pewno nie polepszycie jego stanu. Wręcz odwrotnie. Pogłębiacie jego stan. Utwierdzacie go tak naprawdę, że w sumie on jest w super sytuacji. Bo wystarczy ubrać się na śmierdząco, brudno i działać. I to wystarczy. I będzie miał kupę kasy. Dla niego wtedy już 30-50 zł to jest kupę kasy. Natomiast gdybyście mieli możliwość znalezienia tej osobie pracy, powiedzielibyście, kurde, stary, słuchaj, znam firmę, weź, pójdź, bardzo proszę. Albo nawet nie, że weź, pójdź, tylko słuchaj, bądź jutro tu i tu, przyjdź, ja zabiorę ciebie tu i tu, i nawet pójść i pomóc temu człowiekowi w ten sposób, że się wejdzie na przykład do biura, słuchajcie, ja ze swojej strony na przykład, nie wiem, umyję go i tak dalej, wiem, że szukacie pracownika, a on na przykład jest dobry akurat w tym i w tym, tak. No bo, wiecie, ci bezdomni to są tak naprawdę ludzie, którzy
posiadają jakieś umiejętności, tylko z jakichś powodów trafili na zakręt w życiu, dajmy na to. Więc, ale zauważcie, i wtedy wy nie ponosicie kosztów de facto, no bo jakie to są koszta? Nawet jeżeli dacie temu człowiekowi coś, nakarmicie go, dacie mu się ukąpać. Ja nie mówię, że u siebie, no nie wiem, możecie wynająć jakąś łaźnię albo pokój hotelowy, tam go ukąpać. To są nadal bardzo minimalne koszta, moi drodzy. Bardzo małe koszta. I jeżeli ta osoba faktycznie będzie chciała pomocy, to uwierzcie mi, że weźmie tą pomoc. Będzie na pewno w miejscu umówionym, będzie mu zależało, będzie chciał, będzie chciała, na pewno i skorzysta. I będzie wam wdzięczny. Czy wdzięczna. A z wdzięcznością ludzką jest naprawdę, naprawdę czasami no znam pierdylion powiedzmy pierdylion przykładów, nie będę tutaj może przytaczał, albo rozwijał, może kiedyś, przy innych okazjach, że naprawdę wdzięczność ludzka jest dużo więcej warta niż zarabianie na tym pieniędzy. Bo zarobicie pieniądze, kupicie sobie Mercedesa, dacie się oszukać na te pieniądze, jakaś dziewczyna was później oszuka, albo jeżeli jesteście kobietą, to jakiś mężczyzna. Stracicie to. Pieniądze to rzecz nabyta. Zawsze tak było. Raz są, raz ich nie ma. Dlatego nie traćmy tej części szacunku właśnie poprzez to, że sami rysujemy, że pomagamy, potem się zawodzimy i jesteśmy zdziwieni. Dobra, przelecimy nad morzem. No, jesteśmy z powrotem. Jeszcze kawałeczek możemy sobie tutaj pyknąć. Ja sobie zerknę tylko na mapiszcze, jak to wygląda. Bo bym chciał jednak zobaczyć coś więcej. Czekajcie, tutaj mam pasło. Kurde. Nie wiem, czy ja tutaj nie byłem. Byłem tutaj, wydaje mi się. Dobra, chwilę, moment, zaraz wracam. Już wszystko wiem. Zaraz za Helsinkami będziemy mieli możliwość postoju. Tam będzie stacja benzynowa, tam po prostu się zatrzymamy. Tankować chyba nie potrzeba. Możemy w sumie dobić paliwko. Kurde, jak tu wyjechać? Weźcie mi, powiedzcie. Kurde, ja w tych portach czasami to nie mogę. No te oznakowania tutaj, no a raczej ich brak. Troszeczkę, no nie pomagacie, no. Ja wiem, że to nie tylko twórcy, bo w rzeczywistości też tak jest. Wyjeżdżacie z portu i nie wiadomo, gdzie jechać. Nie wiadomo. Jedziesz niby za sznurkiem, ale no, jedziesz, bo jedziesz, nie? Aha, jedziesz, dobra. Ale coś tam jakoś, coś... Aha, i mnie będziesz puszczał teraz, dobrze. Musiałem tak zrobić, bo potrzebuję przyczepę wyciągnąć, nie? Tutaj tak dziwnie się zrobiło, ten mnie zaczął puszczać. Tutaj przez torowisko i tędy. No, więc to jest ta część tego szacunku. Czyli radzę sobie w ten sposób, że ja szanuję ludzi, pozwalam im na to, żeby daję im zawsze dużą dozę szacunku z mojej strony. Naprawdę, każdego szanuję, bezwzględnie. Już z tego powodu, że jest człowiekiem. Jeżeli
ta osoba swoim postępowaniem, swoim zachowaniem nie zasługuje na szacunek, no to go traci, ale na pewno go dostaje. Na pewno go dostaje na dzień dobry. Tak jest. Natomiast teraz w drugim temacie ta empatia. Ta empatia i kuźwa mi pomogłeś. No i patrz, no, no idiotka. No jedź. Ja pitole. Ja bym się z nią zderzył, no bo ja podjechałem i ona podjechała. Bo to baba za kierownicą. Niemożliwe. Ja tam nie mówię, że kobiety, bo i mężczyźni też potrafią, ale no w większości przypadków, jak jeżdżę, to powiem wam, no baba albo dziad za kierownicą. Ja nie wiem, jakie wy macie tam, może wy macie inne doświadczenia, ale naprawdę w większości, ja nie mówię, że wszyscy, ja nie mówię, że za każdym razem że wszyscy, ale w większości jednak widzisz, coś odwala, jakiś numer na drodze. Kobieta. Podjeżdżasz, patrzysz, baba. Młoda, stara, nieważne. Albo dziadek zakręcony wszędobylsko. To jeszcze tak. No i dokończę wam. Ta empatia, słuchajcie, ja nie współczuję ludziom. W tym sensie, że wiecie, Żeby to nie zabrzmiało jakoś dziwnie, to powiem wam, empatię mogę czuć do osoby, która zrobiła w danym przedziale problemu wszystko, co jest możliwe, wszystko, i faktycznie jej się nie powiodło, nie udało. Poniosła tak zwaną porażkę, to ja mogę wtedy faktycznie powiedzieć, że współczuję. Natomiast nie mam współczucia w momencie, kiedy ktoś hula sobie, ma sobie za nic pewne prawidłowości, które powinien dokonać w danym temacie. Czegoś nie dopilnował, czegoś nie zrobił. No zależy, czego to dotyczy oczywiście, tak? Bo te rzeczy to jest bardzo, bardzo szeroki temat. No ale de facto nie robi w tym temacie nic, żeby sobie pomóc. I wpada w coraz bardziej pogłębiający się problem. No to Ja naprawdę, uwierzcie wam, wtedy nie współczuję. A to słychać już na poziomie opowiadanych historii. Widać już to, jak ktoś odmienia tę historię. Nie, czekajcie, to ja powinienem tu. Nie. O, ja cię nie mogę. Zrobię to, o czym mówiłem kiedyś, że nie wolno robić. Dobra, powinno się udać, no, ale to zrobiłem debilnie, jej. No i za coś takiego powinni mi zabrać prawo jazdy, wyrzucić w ogóle, nie wiem, prawo jazdy mi do kosza, no. Z gry powinno być takie i pyk, i jesteś od początku na pierwszym poziomie, na razie, za taki numer. To, takie rzeczy to są bardzo niebezpieczne, kurde, na autostradach. No ale ja już, wiecie, odcinek, wiecie, ważne rzeczy, nie? Trzeba kończyć. No to tutaj tylko dojadę do stacji, a mam do tej stacji kawałek, więc chcę dojechać. Więc jeżeli chodzi o tę stronę empatii, ja nie pomagam ludziom, dlatego że współczuję, bo o tym
też chciałem właśnie, od tego zacząłem właśnie dlatego. Ja pomagam ludziom, bo ludzi szanuję. I jeżeli podaję komuś rękę, to ja oczekuję tego, że ta osoba chwyci. A jeżeli ona jej nie chce chwycić, ma do tego pełne prawo. Dla mnie to jest spoko. Uważam, że jeżeli ktoś po prostu tej pomocy nie chce, tylko po prostu krzyczy sobie pomocy, pomocy, ale to takie jest, wiecie, nie chce, to no to luz, no stary, no to jest twój wybór, robisz, to jest twoje życie, tak? To ty decyduj, ty ponoś konsekwencje. Dlaczego ja mam? Ja nie zamierzam. Natomiast współczucie moje nie wynika nigdy i nigdy nie wynikało z tego żadna pomoc. Ja nie pomagam ludziom dlatego, że im współczuję. Bo ludziom, wiecie, kiedyś nawet spotkałem osobę niepełnosprawną, która mi powiedziała: stary, ale ja nie chcę twojego współczucia. Weź mnie w czymś wesprzyj, jeśli możesz. Pomóż mi w momencie, kiedy ja sobie nie mogę poradzić, nie jestem w stanie. Ale też nie wyręczaj mnie za bardzo. Bo ja nie jestem upośledzony, jestem tylko niepełnosprawny. Wow, naprawdę, takie wow, mówię, kurde. No ale tak to właśnie wygląda. Tutaj mogłem nawet stanąć na tym przystanku, ale nie będę robił lipy jakimś PKS-owym tematom. Słuchajcie, temat może jest jeszcze do przedłużenia, ale następnym razem zajmiemy się nieco innym tematem, też nadesłanym przez widza. Więc na pewno już mam zakolejkowane te tematy i będę je poruszał. A tymczasem, moi drodzy, żegnamy się i widzimy w kolejnym, następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!